Cześć, witajcie. Cześć, zaczniemy dzisiaj od chyba najbardziej oczekiwanego w tym tygodniu w Realme GT Neo 3. Tak, bo trzeba przyznać, że to jest w zasadzie i światowa, i polska jednocześnie premiera. Oczywiście on debiutuje również w towarzystwie imponującego Realme GT Neo 3 bez T, ale za to z szybkim 150-watowym ładowaniem. Co prawda tutaj też musicie uważać, bo GT Neo 3 występuje również z ładowaniem 80-watowym, ale on do nas nie trafi. Trafi do nas ta wersja 150-watowa, ale o niej już kiedyś mówiliśmy, więc myślę, że chyba lepiej skupić się na Wersja 3.4.0. Nie? Ja tylko tak szybciutko, może zanim zaczniemy, powiem, ile GT Neo 3 kosztuje w Polsce, bo może nie wszyscy wiedzą jeszcze. Wersja 12 256 giga, tylko jedna jest dostępna, kosztuje 3299 zł, ale do 16 czerwca, od 15 czerwca, kiedy się pojawi, czyli tylko 2 dni, można go kupić za trójkę bez złotówki, czyli za 2999. Także jak ktoś się napalił na ten akurat model z tym 150-watowym ładowaniem, to 15-16 czerwca ma okazję kupić go taniej. A teraz może przejdźmy właśnie do już Realme GT Neo 3T. Który ma z kolei 80-watowe ładowanie i bateryjkę 5000 mAh. Jeżeli spojrzycie na design, to on jest trochę jakby znajomy ze względu na tę żółtą szachownicę. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy ten design w przypadku Realme. Działa dzięki Snapdragonowi 870 z Androidem 11, co prawda, co jest dla mnie dosyć dziwne, bo wydawało mi się, że tutaj można by było... Nie, spokojnie, te, które już będą u nas, to już z 12 startują. Aha, okej, okay, dlatego że producent w tej chwili oficjalnie na stronie podaje wersję 11, także jeżeli do sprzedaży trafi z 12, to bardzo Nie, fajnie. u nas już jest 12 i warto dodać, że jest to też w dużym stopniu odpowiednik znanego z Indii Realme Q5 Pro, co może właśnie tłumaczyć tą 11. Jest OLED-owy ekran ze 120-hercowym odświeżaniem, co też jest, powiedzmy, w tego telefonu. 6,62 ten wyświetlacz mierzy i oczywiście Full HD. Pamięć... Gorilla. Tak, dokładnie. To, co Jacek powiedział, tył jest żółty, ale można go też kupić w wariancie z tyłem białym i co najważniejsze jeszcze w wariancie stylizowanym, tematycznym Dragon Ball Z. Również z bardzo dużą niespodzianką będzie u nas dostępny, ale o tym za sekundkę. Jeżeli chodzi o aparat, bo 64 główny, 8 szeroka i 2 do makro, czyli taki, powiedzmy, średniaczkowy klasyk. Zresztą nawet przedstawiciel Realme podczas premiery mówił, że okej, aparaty daliśmy po prostu przyzwoite, ale w tym telefonie postawiono nacisk między innymi na osiągi, na to, żeby mniej zamożni sobie mogli pograć w przyzwoitej jakości i oni tu się skupili właśnie na wydajności tego telefonu bardziej niż na fotografii. 870 jest całkiem fajnym procesorem. W tej podstawowej wersji towarzyszy temu Snapdragonowi pamięć 128, 256 dla użytkownika i 8 GB pamięci RAM, co jest całkiem taką rzetelną wartością. Pamięci są LDDR4 z 3.1, nie ma tutaj szału, a dla gracza zdawałoby się, że powinny być ramy najszybsze, ale jednak chociaż nie ma. Też jest szybki, także można żyć. Ta biała wersja, o której Adam mówił, też jest w szachownicy. Jest również klasyczna wersja telefonu czarna. Nie wiem, czy ona u nas będzie sprzedaży, ale stawiam na to, że powinna być u nas. Będą u nas wszystkie trzy, także. Biała i żółta są w szachownicy. One są rzeczywiście ciekawe, mają dosyć ciekawy design. Natomiast ta wersja Dragon Ball Z jest taka pomarańczowo-granatowa. Też jest bardzo fajnie rzeczywiście przygotowana. Z bohaterami Dragon Ball na wszystkich cały jakby jakby możliwych temat, cały interfejs jest przemodelowany, zupełnie inne ikony, tapety,
Nie sprawdziłem, powiem szczerze, jak z sygnałami, ale podejrzewam, że i dźwięki też są jakieś tematyczne tam dołożone. I jeżeli chodzi o ceny i wersję, to to... Tak odpala telefon, to powinna kamehameha. Kurczę, właśnie wiesz co, nie wiem, jakoś mnie zaćmiło na tej premierze, nie spojrzałem. Nie, to w ręku i nie spojrzałem. Co do ceny, wersje standardowe, czyli biała, żółta albo ta szaro-czarna, matowa, występują u nas akurat na rynku z pamięciami 828 w cenie 2099 zł. Natomiast Dragon występuje w wersji 256 i kosztuje niecałe 2,5. 2499 kosztuje, czyli też w miarę, myślę, jak ktoś lubi Dragon Ball, to jak najbardziej tutaj koledzy dziennikarze strasznie się zapalali na ten telefon. Ja to akurat nie to nie jara, ale rozumiem, szanuję, ja, podzielam. Ja anime lubię, ale to akurat nie jest moje pokolenie, w związku z tym to nie jest anime, które ja oglądałem z wypiekami na twarzy, ja oglądałem wcześniejsze z wypiekami na twarzy. W ogóle mnie osobiście akurat to nie jara, natomiast całkowicie rozumiem ludzi, których to kręci i jeszcze była gratka na premierze. Zachęcam do kliknięcia w link, bo miałem też okazję pomacać telefon, którego u nas nie będzie, czyli GT Neo 3 bez wersji Naruto. Też oczywiście kreskówkowa wersja tematyczna. Moim zdaniem dużo ciekawiej, fajniej wyglądająca niż ten Dragon Ball. Też oczywiście z tematami i do tego jeszcze jest fajny zestaw i ładowarka 160 W dla odmiany jeszcze. No ale niestety u nas nie będzie, pokazywali nam to tylko jako ciekawostkę. Tak, Naruto rzeczywiście świetnie wygląda. Wiadomo, że ten. Jeszcze chciałem tak zaakcentować tylko, że premiera globalna tych telefonów była dzień wcześniej i tak jak już powiedziałem, GT Neo 3 na świecie występuje też z ładowaniem 80-watowym, na co uczulam, gdybyście chcieli go sprowadzać skądinąd, no może komuś się zachcieć, więc sprawdźcie, którą wersję sprowadzacie, bo tak naprawdę one się różnią pojemnością akumulatora. Ten z wolniejszym ładowaniem ma baterię ciutkę większą. No, ten z szybkim, imponującym dla Bayeru faktycznie się szybko ładuje, trochę te 5 minut, to wydaje mi się producent przestrzelił, no ale nawet jak się ładował 10 minut, to i tak jest sztos. Także no ciekawostka, nie wiadomo jak te baterie wyjdą po dłuższym czasie użytkowania, ale oczywiście zapewniano, że zadbano, żeby się nie grzało tam i tak dalej. Gwarantują, że bodajże 1600 cykli ta bateria przetrzyma bez spadku znaczącego swoich możliwości. I tak samo 3T również na świecie się pojawił, też tak jak powiedziałem, w tych dwóch wersjach 828, 8256, więc chyba nie ma sensu sprowadzanie go, bo w Polsce mniej więcej te ceny są bardzo zbliżone z tego, co widzę. Ale mówię, że w Polsce nie jest 256? No jest, ale Dragon Ballowa. Aha, czyli zwykłych nie ma w wersji 256. Zwykłych nie ma, więc jak chcecie zwykłego, to znowu trzeba sprowadzić go skąd. Przeliczając dolarów, on kosztuje niecałe 2200, czyli trochę taniej jak ten Dragon Ball, no ale z jakiegoś powodu nie pojawił u nas się pojawia w tej większej pamięci tylko ten Dragon Ball, więc jak chcecie więcej pamięci, to Dragon Ball. Może to ma być motywacja dla klienta, że jak chce więcej pamięci, to żeby droższą wersję. Nie, no w pewnym stopniu tak, ale to widocznie tak sobie skroiło Realme na nasz rynek i co tu dyskutować? Ja was natomiast namawiam do obejrzenia GT Neo 3 wersji Naruto, żeby zobaczyć, co nas omija, bo design jest rzeczywiście bardzo fajny, tam jest metalowa wyspa z aparatami rozszerzona na całą szerokość telefonu. Jest to bardzo fajny układ, jest czarno-pomarańczowy, w związku z tym też to bardzo fajnie, charakterystycznie wygląda. I rzeczywiście ja się zgodzę z Adamem, że ta wersja, znaczy ten tematyczny smartfonik z Naruto, bo to w końcu inny model jest. Powtórzę, ten Neo 3, tak? Tak. Jest, wydaje mi się, również ciekawszy. Tak, zgadza się. Jeszcze mówię, fajne ma opakowanie w postaci takich zwojów. Trzeba odpiąć paseczki, rozwinąć to i dopiero można wytargać z tego telefonu ładowarkę i całą resztę przyczepów. Ale to są nie jedyne nowości w tygodniu, bo jeszcze tylko aż mnie korci, żeby nie gadać o tym telefonie, bo to taka mocna budżetowa. Realme C30 bo to nie do nas tak naprawdę. W Realme C30, żeby była jasność, pojawił się wyłącznie w przecieku.
Jest tak, że w tym momencie jeszcze tego smartfona oficjalnie nie ma, natomiast są zarówno rendery, jak i pojawiła się specyfikacja. W związku z tym, no, trzeba tylko pamiętać o tym, że to jest rzeczywiście smartfonik bardzo budżetowy, tak budżetowy, że aż trzeszczy. 2 albo 3 giga RAM-u i to właściwie na dzień dobry mówi już wszystko tym, którzy nas oglądają. A i mikro USB do tego, także wszystko w temacie. A telefon bardzo oryginalny, ponieważ ma tylko jeden aparat. Nawet dwójki tam nie dołożyli, żeby ściąć cenę. No wygląda to jak na dzisiejsze czasy, no trochę zapewnie, ale z drugiej strony tak naprawdę powiedzcie sobie sami szczerze, gdybyście mieli taki tani telefon z jakimś tam marnym, 13 powiedzmy megapikselowym, tak jak ten aparatem z tyłu, to ta dwójka do mikro, czy do czegokolwiek innego rozmywa zrobiłaby wam jakąś różnicę. Poza tym, że wyglądałoby to trochę mniej biednie na tyle, bo mnie nie. W zasadzie te dwójki, to nawet jak dołożą dwie, to i tak to jest kompletnie według mnie zbędna rzecz i ciężko, ewentualnie podobnie. Ciężko zdaje mi się dyskutować. Tak w przypadku smartfonów budżetowych jest tak samo jak w przypadku każdej innej półki. To jest tak, że każdy potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje mieć trzy aparaty z tyłu, choćby takie, które widać, że są trzy. Tak, inny potrzebuje, nie wiem, bateryjki na przykład, albo tego, żeby to porządnie działało. Tutaj nie wiemy, jaki jest procesor, jaki procesor to napędza. Prawdopodobnie jest tam albo Mediatek, albo nawet coś gorszego. Jest za to bateria całkiem sensowna, w 5000 mAh. Ładowanie tylko 10-watowe niestety. 32, tyle co nic giga, ale jest możliwość rozbudowania kartami. W związku z tym budżetówka byłaby fajna, o ile byłaby w stanie działać płynnie, a ze względu na to 2 albo 3 giga RAM-u, to płynnie działać nie będzie niestety. Tak, dokładnie, to nawet, no ale mówię, to też może jeszcze o nim wspomnimy, jakby była jego premiera taka już pełniejsza. Tak, może się okaże, że jest tam rzeczywiście coś lepszego poza tym, co dzisiaj podaliśmy, bo na razie wygląda na to, że jest to smartfonik na rynki wschodzące po prostu, tak, czyli kompletnie tak. nie do nas. To raczej do nas nie zawita. Motorola się sypnęły, niestety Motorola w krajach egzotycznych, to znaczy w Brazylii, Moto G40, Moto G62, designy nudne motorolowe, które też znacie już z innych modeli występujących również w Europie, a nawet w Polsce. Specyfikacje pierwszym... też nudne, Jacek. Specyfikacje też nudne, tak jak design. Tak, specyfikacje też nudne. Na szybko G42 to jest bateria 5000 mAh z ładowaniem 20-watowym. Snapdragon 680, jak widzicie tutaj leci snapdragonowo, ale budżetowo. OLEDowy wyświetlacz 6,4 Full HD pracujący przy 60 Hz. I są jednak takie zalety. Jak najbardziej OLEDowy wyświetlacz to jest coś, Full HD to jest coś, 60 Hz. Dobra, jak większość pracuje przy 60 Hz. Tu już akurat punkty łapie. Znaczy to jest najniższa możliwa budżetówka z 5G, 128 giga pamięci dla użytkownika i 4 giga pamięci RAM mówi od razu, że to jest no coś, co jak się oszczędza, chce mieć 5G i Snapdragon, żeby to jako tako działało, to jest najniższa rzecz, jaką można kupić. 50-megapikselowy aparat z tyłu plus 8 szerokokątna i 2 do makro, 16 megapikseli z przodu i to jest właściwie tyle, ile ja mam do powiedzenia na temat tego smartfona. Ja też wiele więcej nie dodam, bo coś jeszcze nie podano, natomiast chciałem uzupełnić to, co Jacek powiedział o Brazylii. Owszem, one zadebiutowały w Brazylii, natomiast ja mam też informację i to jest też oficjalna motorolowa informacja z ich tam bloga, że oba te telefony trafią do Europy, a ich ceny będą ogłaszane sukcesywnie przez lokalne oddziały. Przejdźmy do G62 jeszcze. Tutaj jest o oczko lepiej, bo jest Snapdragon 480 z plusikiem, również bateria 5000 mAh i również ładowanie 20-watowe. Mhm. Tym razem wyświetlacz IPS-owy 6,5 cala w Full HD pracujący, ale przy 120 Hz na osłodę. Pamięć podobna jak poprzedniczki, czyli 128 plus 4, czyli też minimalistycznie bardzo.
podobne aparaty fotograficzne 50 plus 8 plus 2 z tyłu i 16 megapikseli z przodu. Tak. I jeszcze głośniki stereo z Dolby Atmos bym dodał do tego. A tak. Ale tak naprawdę to te telefony przede wszystkim tak na pierwszy rzut to się głównie wyświetlaczami różnią. Albo macie LCD z wysokim odświeżaniem, albo standardowe odświeżanie, albo OLED-a. Ja bym chyba wybrał OLED-a mimo wszystko, bo no jednak, tak jak Jacek powiedział, nie zawsze docenimy, nie zawsze wykorzystujemy to szybkie odświeżenie, natomiast OLED-a wykorzystujemy chociażby w każdy słoneczny dzień lepiej po prostu. Znaczy wiesz, ja nadal rejestruję komentarze użytkowników, którzy OLED-ów nie lubią. Nie wiedzieć czemu, może dlatego, że się w jakiś sposób, może nie wiem. Może się zrazili do tych pierwszych. No, w historii się przejechali się na przykład na wyświetlaczach Samsunga, gdzie były rzeczywiście podbijane dosyć mocno kolory domyślnie, można było co prawda z nimi zjechać. Ale mało kto o tym wiedział. Wymagało pogrzebania i lepiej napisać krytyczny komentarz niż coś z tym zrobić. A poza tym, wiesz, jeden lubi rodzynki, inny lewatywę. No i Motorola stara się, widzę tutaj też, to już nieraz mówiliśmy, że stara się dopasowywać te telefony do różnych potrzeb i tak naprawdę jest wiele modeli na jedno i to samo kopyto. Natomiast w każdym jest coś. W jednym jest fajny wyświetlacz, w drugim jest, nie wiem, więcej pamięci na przykład albo trochę lepszy aparat. Kombinują jak trochę jak koń pod górkę, ale starają się jakby trafić w każdy gust. Tylko tak jak mówię, ja bym chciał, żeby zrobili taki telefon totalnie kompletny, gdzie naprawdę mucha by nie siadała i nie byłoby się do czego doczepić. A jeszcze z takich ciekawostek, jak już przy Motorola jesteśmy, ale to tylko tak sygnalizacyjnie, chodzą ploty o nowym Edge'u na trzeci kwartał tego roku. Próbuję tu znaleźć coś, nim będzie super. No oczywiście będzie OLED-owy ekran 144-hercowy. I w zasadzie tyle z takich rzeczy bardzo ciekawych. Jeszcze jest jeden ciekawy model w planie Motorola, ale z kolei z zupełnie przeciwległego bieguna, czyli totalna budżetowa. Już nawet w nazwie uwzględniono, bo ma to się nazywać Moto Go. Czyli będzie Android Go plus no totalnie niskopółkowa specyfikacja, podobno z Unisokiem, 2 gigami RAMu, co już na dzień dobry według mnie ten telefon skreśla, no ale może będzie bardzo tani i może do nas w ogóle nie trafi. W przecieku co prawda jest z logo AT&T, więc tak jakby to miał być dolarofon na amerykańskiej sieci, ale to wiecie, przekonamy znowu się. Znowu będą Amerykanie w komentarzach narzekali. To jak Amerykanie w tej chwili narzekają na budżetowe smartfony z operatorów amerykańskich, to jest mała głowa po prostu. No, w każdym razie, gdyby się u nas ta Motorola Moto Go pojawiła, to chodźcie ją szerokim łukiem. Nie, po prostu jej nie kupujcie, no najprościej, ale no jest nadzieja, że się nie pojawi, bo tak jak mówię, jest przeciek zdjęć z chyba instrukcji, bo one tak wyglądają, bo mamy zdjęcia, też zachęcam do obejrzenia, pokazujące poszczególne elementy tego telefonu, czyli gdzie są guziczki głośności i tak dalej, gdzie się wtyka USB-C, o, ale ma USB-C, co ciekawe, ma jacka, ma nawet czytnik linii papilarnych, to zaznaczone. 13 mega i 2 aparaty z tyłu, 5 z przodu. To jest to, co widać na tym obrazku. No i właśnie logo AT&T też widać doskonale, zatem nie, w ogóle zapomnijcie o tym telefonie, powiemy wam jakby tym jako ciekawostkę. W Stanach również prawdopodobnie w ofertach operatorskich będzie można kupić za to Nokia C200. Nokia C200, ja powiem szczerze, że komentarze pojawiające się również u nas w serwisie na temat Nokii coraz bardziej są zbieżne z moim zdaniem na temat tej marki obecnie na rynkach wszechświatowych. Bateryjka 4000 mAh, 2 IPS-owy wyświetlacz 6.1 w HD z plusem pracujący przy 60 Hz. 32 plus 3 giga RAM-u. Aparaty fotograficzne 13 z tyłu, 8 z przodu. Ładowanie 10-watowe, mogę ewentualnie dodać, nie ma tego najniższego 5-watowego, tylko 10-watów. I to jest wszystko, co ja również chciałbym na temat tego smartfona dzisiaj. To ja jeszcze wam przyłożę ceną 70 dolków, czyli niecałe 300 i byłyby to słabo zainwestowane 300. Tyle. Z drugiej strony z kolei świata w Chinach zadebiutował Huawei Android 50. Do nas nie trafi pod tą nazwą, ale może trafić pod inną.
Bateryjka 6000 mAh, tym razem z ładowaniem 22,5 W. Kirin 710, jeżeli chodzi o procesor. Najzabawniejsze jest to, że Huawei tego procesora wcale nie podał. Ale wiadomo, że jest Kirin 710, możecie mi wierzyć. IPS-owy wyświetlacz 675 w HD z plusem, pracujący przy 60 Hz. Pamięci 128 albo 256 albo 8 RAM-u. 13 plus 2 z tyłu aparaciki, 8 z przodu i też jest to smartfonik, jak widzicie, dosyć budżetowy, w dodatku bez obsługi 5G, tak jak w przypadku Huawei. Jest to znane i bez obsługi usług Google. Możliwe, że chociaż nie sądzę, żeby wyszedł jakiś Honor pod tą nazwą, ale zobaczymy, diabli wiedzą, zobaczymy. Tak, jak już jesteśmy w takiej totalnej egzotyce i budżetówce, to jeszcze może rzućmy dwa słowa o nowych ZTE, Blade A52, Blade A72. No to jest słabizna. Unisi jako procesory, w tym mniejszym modelu, który ma ekran HD plus 6,5 cala, mamy Raptaga RAM-u i 64 wewnętrznej, więc totalna nędza. Aparat też 13 plus 2 plus 2 do rozmywania tła jeszcze, więc tutaj to, co mówiłem wcześniej, te dwójki dołożyli. 5 mAh baterii, ale szybkiego ładowania. Cena to wartość niecałych 400 zł. Do kupienia w Malezji tylko po co? No mów. Rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Blade A52 i Blade A72, to są to smartfony kinki. Jakiś globalny macher od ZTE stwierdził, że nie ma sensu tych wskazać i sprzedawać. Dlatego w Europie możecie ominąć szerokim łukiem również ZTE Blade 52 i 72. Natomiast ewentualnie można się spróbować zainteresować Blade A72, który trafił w tej chwili do sprzedaży, za moment trafił do sprzedaży w Niemczech i je... Słucham? Jest już w sklepach dużych niemieckich, tych dwóch takich. Tak, to znaczy ja mogę powiedzieć w Saturnie i w MediaMarkcie, a co witam. No tak, przepraszam, Saturn u nas nie ma, ale to jeden czas. Tak, jeden czas. Tak czy inaczej, to jest smartfon, którym ewentualnie się warto zainteresować, jeżeli się chce pójść w budżetówkę. Nie ma tu co prawda Snapdragona, ale jest Dimensity 700. Bateryjka trochę mała, 4000 mAh, ale IPS wyświetla 6,5 cala w HD pracujący przy 90 Hz. Pamięć 64 i 4 GB RAM, czyli kompletne minimum minimów. 13 plus 2 plus 2 z tyłu, z przodu. Nie ma informacji, jakim szybszym czy przyspieszonym ładowaniu, podejrzewam, że jest 10-watowe po prostu. I teraz wam powiem, że to kosztuje w Niemczech akurat 200 euro, czyli na nasze to wychodzi 919 zł. Nie, ja podziękuję w tej cenie. Nawet jak był zamożny. Nie mowy, ale słuchaj, ceny tego smartfona będą spadały jak, chciałem użyć niepolitycznego porównania, jak śliwki w kołach. W związku z tym, jeżeli ktoś jednak by straszliwie chciał mieć ZTE, to poczeka 3 miesiące i kupi go o połowę taniej. No, diabli wiedzą. W każdym razie ja nie wiem, kto to w ogóle kupi. Nie, no, ja rozumiem, tam też jest różny stopień zamożności, ale nawet jeśli nie jesteśmy zamożnym Niemcem, to za 200 euro można tam coś kupić naprawdę dużo, dużo lepszego. Ja tylko przypominam, że według naszego wspólnego znajomego, pochodzącego z Niemiec, który przyjeżdżał tutaj do Polski. On mówił, że Polacy są bardzo bogaci, bo kupują bardzo drogie telefony, a Niemcy kupują znacznie tańsze telefony, ponieważ oszczędzają. Z młodzieżą jest inaczej. W każdym razie wtedy, a to było dobre, To było kawał czasu temu. Kawał czasu temu. Niemniej być może Niemcom zostało i być może Niemcy nadal kupują tanie telefony, chociaż tam się teraz mocno wymieszało, jest dużo różnych innych narodów, taki tygiel jest kulturowy. I może rzeczywiście część Niemców, którzy są Niemcami napływowymi, kupuje rzeczywiście już w tej chwili te droższe. No może, ale to nawet jeśli kupują telefon za około 200 euro, to nadal uważam, że można nawet niespecjalnie się wysilając, bo chwilę nawet pochodziłem dzisiaj po tym niemieckim sklepie, popatrzyłem, to za 200 euro można kupić dużo fajniejsze telefoniki, tam także. Jeżeli sami często wyjeżdżacie do Niemiec albo macie kogoś znajomego z Niemiec, kto zna mniej więcej rynek, dajcie znać, jakie Niemcy kupują telefony, bo jestem tam szczerze bardzo ciekaw obecnie.
To ciekawe, faktem dawno na IF-ie nie byliśmy, żeśmy się nawet nie rozglądali, co ludzie noszą, aczkolwiek to też nie jest wymierne, bo Berlin to jednak stolica. U nas, jak pojedziesz do Warszawy, to też przeważnie widzisz lepsze telefony w dłoniach ludzi niż w mniejszych miastach, więc to też takie ciężkie do porównania. Jest jeden jeszcze smartfonik, o którym warto było w tym tygodniu wspomnieć, też nie za długo, dlatego że to nie nasz rynek, K10 5G w wersji indyjskiej, która jest kompletnie inna od tej, która do tej pory została zaprezentowana. Tak, to też jest niezłe jajo, bo z kolei on bardzo mocno, chociaż też nie do końca w 100%, przypomina innego Oppo A77, znanego z Tajlandii, tak jak popatrzyłem. Jest mniej więcej dosyć zbliżona specyfikacja, tam się paroma detalkami chyba różni, już nie pamiętam w tej chwili jakimi. Po co wprowadzono telefon? Zdaje się inna. Może bo tak. To tutaj jest tylko jeden pierwszy 28 plus 8. Natomiast wspomnianym przez Ciebie w A77 są troszeczkę inne tiery pamięci. Tak, tak, ale to bzdurna specyfikacja jak dla mnie, bo jest dużo słabszy niż ten z Chin, bo na przykład ma wyświetlacz HD+, a chiński ma Full HD+. Zamiast Dimensity 8000 Max tu wsadzono w Indiach Dimensity 810. Nie mówię, żeby to był zły procesor, ale pokazuje po prostu, jaki downgrade jest. Aparaty fotograficzne. Ja tylko wspomnę jeszcze, Adam to mówi względem chińskiej wersji K10 5G po prostu. Także jak chcecie mieć koniecznie Oppo z napisem K10, to sprowadźcie go sobie z Chin, będzie po prostu lepszy. Na pocieszenie ten indyjski ma klasę szczelności IPX4 i głośniczki stereo, ale to marne pocieszenie, bo jest dużo słabszy, a w sumie, tak jak porównałem ceny, to tak, ten z Indii z pamięcią 8128 kosztuje 225 dolków. Natomiast z Chin, ten co ma lepszy wyświetlacz, lepsze aparaty, lepszy procesor, kosztuje z takimi samymi pamięciami 305 dolków, czyli no jest różnica, ale kurczę, też różnica w specyfikacji jest tak wyraźna, że aż boli. Zaglądam sobie w tej chwili do częstotliwości obsługiwanych, no więc to nie jest niestety tak słodko i zanim sprowadzicie z Chin, to obejrzyjcie. Czy to LTE, które w Chinach jest, to wam odpowiada, czy może jednak niekoniecznie. I jest jeszcze jedna rzecz, którą namierzyłem dzisiaj, o której chciałem wam wspomnieć. Adam albo w tym tygodniu, albo pod koniec zeszłego pisał w newsach o smartfoniku AGM G1S. I tutaj jest jedna rzecz, którą... Co prawda nie ja pisałem, ale faktycznie jest taka coś. Okej. Okay. Jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli jesteście zainteresowani chińskimi smartfonami, tabfonami, czyli takimi wzmacnianymi z odpornościami na wodę, pyły i upadek, to zwróćcie tutaj uwagę, dlatego że mamy w artykule, zresztą słusznie bardzo napisane z globalnych materiałów podawanych przez AGM, mamy artykuł o tym smartfoniku, w którym jest napisane, że on obsługuje, że ma wbudowany aparat na podczerwień. I to w zasadzie jest prawda. Smartfon o tej nazwie, sprzedawany na rynku globalnym, ma taki aparat. Czy jeszcze raz powtórzę, AGM G1S albo Glory G1S, dlatego że ta nazwa jest stosowana przez AGM wymiennie, przez producenta wymiennie. Natomiast jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. W Chinach są sprzedawane dwie wersje tego modelu. Wersja, która u nas jest wersją jakby podstawową, tam nie ma aparatu na podczerwień. Natomiast wersja z aparatem na podczerwień nazywa się tam G1S Pro. I to zostało oznaczone u nas w specjach. Ja musiałem zmienić lata. Mówię, jest to niezwykle mylące. Na jednym rynku są dwie wersje, jedna zubożona, na naszym rynku jest jedna wersja, nie ta, ale nazywa się jak ta zubożona. Czyli gdybyście się acieli gdzieś w serwisach sprzedażowych na wersję podstawową, koniecznie sprawdźcie, czy ma aparat na podczerwień. Tyle. Tak, a skoro już o tym wspomniałeś, to ja jeszcze dodam też z takich śmiesznych rzeczy. Firma Dogi, nie wiem czy kojarzycie, niedawno testowałem od nich jeden telefon, prześmieszny taki z ekranem dodatkowym na plecach, gdzie kompletnie zmarnowali potencjał, jaki to rozwiązanie daje, bo na przykład nie dali możliwości kadrowania selfie'ów za jego pomocą. No ale to już pominmy to, milczenie.
szykują właśnie nowy telefon, który jest bardzo podobny do tego, co Jacek opisał, bo właśnie też ma ten noktowizyjny aparat i też ma termowizję i też się chwalą, że ma lepszą rozdzielczość niż konkurenci, czyli w domyśle CAT, no bo tu akurat konkurencja jest dosyć wąska na tym rynku telefonów z termowizją. Oczywiście też wzmocniony, też ta wszystkie bariery, oczywiście jakie taki telefon mieć powinien, to on ma. Wiadomo, dogi to jest dogi. Trzeba to troszeczkę tak traktować z dużym przymrużeniem oka, ale powiem Wam szczerze, że ten Bespro model, który testowałem, czyli zamiast termowizji, który miał dodatkowy ekranik, to nawet głupi nie był, powiem szczerze. Nie był tak tragiczny, jak się spodziewałem, bo spodziewałem się totalnego dramatu i załamki takiej po prostu, że będę cały czas ze śmiechem mówił, jaki ten telefon jest beznadziejny, a w sumie wcale beznadziejny nie był. Może ten też nie będzie, może nie wiem, czy mi go przyślą do testów, czy nie. Zobaczymy. Może nie będą zadowoleni z ostatniej recenzji i więcej już mi nic nie udostępnią, diabli wiedzą. Mamy od końca maja w S90 Pro w katalogu. Mm-hmm. On ma rzeczywiście w tej wersji Pro ma moduł podczerwieni, aparat podczerwieni i Ray. Dokładnie. Czyli jest to jakaś nowość. Najwyraźniej jest to troszeczkę tańsza niż te rozwiązania, które do tej pory były stosowane. Tak, w wersji zwykłej też go mamy w tej chwili w katalogu. Tak, no bo wersja zwykła to już kawał czasu, a tu oni najpierw go, że tak powiem, jak to dogi robi, najpierw ogłosili, że hej, zrobimy taki telefon, a w tym tygodniu przy swojej prasówce, hej, już go sprzedaj. No, no to jak go już sprzedaj, drodzy, chcą za niego, to już Wam powiem, żeby nie było. Docelowo, czyli ta standardowa cena to będzie 439 dolków, czyli 1885 na nasze, wcale to rzecz nie będzie. Teraz jest promocja, tam wiadomo, pierwszych 100 klientów, tak wiadomo, ma go bardzo tanio, później tam kolejnych, nie wiem, 500 załóżmy. No, poszukajcie sobie, wiecie gdzie, nie zamierzam tego reklamować, bo to nie jest godne reklamowania, natomiast no, na swój sposób ciekawostka przyrodnicza, owszem, jest. Jeżeli nie siedzicie w telefonach chińskich, to odpuśćcie, no, albo się zainteresujcie i poczytajcie więcej, dlatego że przed zakupem takiego smartfona trzeba po prostu bardzo wiedzieć, co się kupuje, bo inaczej można bardzo żałować. Tak, i mówię, i podchodzi do tego zakupu ze sporą rezerwą i z przymrużeniem oka, no bo czasem bywa zabawnie. Jest jeszcze jedna rzecz, która nam się w tym tygodniu zdarzyło, jedna ze znajomych agencji, taka z Rocket Science w nazwie, przysłała informację o tym, że w Polsce i w Czechach zadebiutuje nowa rynka smartfonów i będzie to nowa marka smartfonów i będzie to marka Infinix. Marka, która znana do tej pory była przede wszystkim z Chin, Indii i Afryki, dlatego że tam były dystrybuowane ich smartfony. Chyba rzeczywiście najwięcej to był Pakistan i Indie, jeżeli chodzi o ich urządzenia. Nie wiem, czy jest co skakać do góry, może Wam się spodobają. Na pewno, wiesz, jeżeli chcą coś sprzedać, to muszą wejść bardzo agresywnie na rynek z bardzo dobrymi cenami, niezłymi telefonami w tych cenach. Tak, popatrzycie sobie na ten katalog, to one wyglądają. I oni tego strasznie dużo sprzedali w miejscu, które Jacek wymienił. A przypomnijmy, to nie są zamożne kraje, tak jak nasz. I tam się też patrzy na to, żeby kupić jak najwięcej za jak najmniej. I skoro tam się sprawdzi, jest spora szansa, że i u nas też się sprawdzi, a nie ma się według mnie tego bać, tego producenta, bo to nie jest takie, no powiedzmy, dobra, jak ten, co niedawno przed chwilą mówiliśmy, ale to już jest naprawdę firma dosyć poważna, bo to jest koncern Trenchin, który ma również na przykład jeszcze markę Tecno pod sobą, jeszcze tam jakieś marki. Także oni produkują naprawdę telefon. Jest to bardzo firma z bardzo dużą sprzedażą, natomiast ja Was jednak namawiam przed zakupem jakiegokolwiek smartfona tej marki po prostu też mocno wokół niego pochodźcie, chińskie komentarze dotyczące tych smartfonów i dopiero później ewentualnie się poczekajcie, bo może nam przyślą, przetestujemy, to Wam coś o tym powiem. A wiecie, że my kurczę nie walimy ściemy, także jak będzie tak, to ja Wam o tym powiem. Tyle. I to chyba tyle. Komunikat rzeczpasterski jest taki, że zwiewamy z Jackiem na wakacje. O, nie ma nas kawał czasu rzeczywiście, przez jakieś 3 tygodnie pewnie. Tak, także się szmat czasu nie będziemy widzieć, ale może i
też jedziecie na wakacje, także może dramatu nie będzie. Zapraszam Was jednak do oglądania kanału, bo jeszcze tu się pojawi na tym kanale. To nie jest tak, że znikamy i sobie poszliśmy i Was zostawiamy z niczym. Nie, nie, nie. Będą wjeżdżać sukcesywnie jeszcze filmy, także gorąco Was zachęcam. Oglądajcie, co nowego u nas. Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy, że wpadliście, dziękujemy za wszystkie komentarze i zapraszamy Was za 3 tygodnie. Tak, do zobaczenia, wypoczywajcie również, cześć. Trzymajcie się ciepło, cześć.